Siemano, z tej strony Przemek, Volution Team. Nagrywam obiecany filmik z wczoraj, gdzie robiliśmy na Instagramie Q&A, czyli Question and Answer. Było mnóstwo pytań, odpowiedzieliśmy na nie i obiecaliśmy, że wybierzemy 3 z nich i odpowiemy dosyć szczegółowo na te 3 pytania. Więc tak, zacznijmy sobie od tego, jakie wybraliśmy pytania. Po pierwsze, rodzaj treningu, jaki wybrać, FBW, split czy push-pull. Więc tak, najpierw może sobie poruszymy, co to w ogóle są te treningi, bo dla wielu osób są to bardzo nieznane nazwy. Więc tak, FBW, czyli tak zwany full bodybuilding workout, czy full body workout, różni ludzie nazywają. Co to jest za plan? Ćwiczymy praktycznie na każdym treningu, na każdej sesji treningowej ćwiczymy każdą partię. Podział partii ja osobiście dzielę od największej do najmniejszej, czyli 7 partii. Pierwsze to są nogi, później są plecy, klatka, barki, triceps, biceps i brzuch. I to robimy sobie na każdej sesji treningowej. Jakie są zalety i wady takiego treningu? Więc tak, po pierwsze, na pewno zaletami takiego treningu FBW jest to, że tak na logiczny punkt myślenia. Robimy, przypuśćmy, nogi. Robimy jedno ćwiczenie na nogi, robimy 4 sesje w treningu, tak? 4 sesje w tygodniu, czyli 4 treningi w tygodniu, czyli mamy 4 ćwiczenia na nogi. Zrobimy w poniedziałek, przypuśćmy, przysiady, 3-4 serie, zrobimy sobie... wszystkie 4 serie są praktycznie na 100%, tak? Całe ćwiczenie jest wykonane na 100%. We wtorek zrobimy sobie, przypuśćmy, nie wiem, martwy ciąg na prostych nogach, na mięśnie dwugłowe uda. I co? Mamy kolejne 3-4 serie, które robimy na 100%. Trzeciego dnia zrobimy sobie, przypuśćmy, wykroki, tak? To są przykładowe ćwiczenia, bo możemy to robić inaczej oczywiście. No i teraz mamy kolejne 3-4 serie, które robimy na 100%. No i czwartego dnia robimy kolejne jakieś ćwiczenie, wyprosty, uginania, na maszynie może być. No i teraz robimy znowu 4 serie na 100%, czyli robimy w ciągu tygodnia 4 ćwiczenia, które są tak naprawdę zrobione na 100%, tak? Co w przypadku splitu działa troszeczkę inaczej, ale to zaraz będę tłumaczyć. No i teraz tak naprawdę każdą partię możemy sobie w takim FBW zrobić na 100%, więc mamy 100% z wyciągniętych treningów na każdą partię, tak? FBW oczywiście możemy sobie dzielić na większą ilość serii, na większą ilość ćwiczeń, aczkolwiek to już dla osób bardziej zaawansowanych. Na pewno FBW bym dał osobie mocno początkującej, która zaczyna swoją przygodę z siłownią, żeby poruszyć całe ciało, bo w ramach splitu, zaraz będę poruszać split, raczej no osoba, która zaczyna, nie ćwiczyła długi czas albo na przykład w życiu nie ćwiczyła, no to niestety no, robiąc powiedzmy na klatkę 4 ćwiczenia, na następny dzień będzie miała taki zakwas, że się nie ruszy, tak? Więc FBW na pewno dla osoby początkującej, ale dla osoby zaawansowanej też śmiało uważam, że może być taki trening stosowany. Znam wiele osób, które stosują FBW przez prawie całe życie i bardzo dobre robią rezultaty. Także dobra metoda treningowa. Więc tak, dalej lecimy sobie split. Split treningowy to jest podział na partie, tak? To jest, na przykład mamy 3 sesje treningowe, taki klasyk. Klasyk to jest w poniedziałek, przypuśćmy, robimy klatkę biceps, w środę plecy triceps, w piątek nogi barki, plus jeszcze jakiś tam brzuch w któryś dzień, tak? No i teraz sobie robimy oczywiście 3-4 ćwiczenia w takim splicie. Robimy 3-4 ćwiczenia na daną partię. Wiadomo, na duże partie robimy około 4 ćwiczeń, na małą partię około 3 ćwiczeń. Oczywiście jest to podyktowane także tym, czy osoba jest początkująca, czy osoba jest zaawansowana, no i wieloma innymi czynnikami, ale tutaj podaję po prostu jako przykład to, tak? Więc mamy na pewno, split jest na pewno bardzo fajnym treningiem z racji takiej, że będziemy czuć mocną pompę mięśniową, tak? Chociaż na FBW też da się to zrobić, no ale mniejsza z tym.
Poczujemy na pewno mocną pompę mięśniową. Ten mięsień, który trenujemy, będzie na pewno o wiele bardziej zmęczony niż przy takim FBW, tak? No i teraz kwestia jest taka, no możemy mieć podział splitu oczywiście także na więcej dni w treningu. Możemy dwa razy daną partię treningową ćwiczyć. Pamiętajmy o tym, że około 3-4 dni potrzebuje mała partia na regenerację, około 5-6 dni potrzebuje duża partia na regenerację. Duże partie to jest klatka, barki, nie, barki już nie, klatka, plecy i nogi, tak? Małe partie to są barki, brzuch, biceps, triceps. No więc potrzebujemy tyle dni, tak? Więc na przykład możemy ramiona robić dwa razy w tygodniu, tak? Możemy sobie to dzielić na 100 różnych sposobów, no ale tutaj nie będę nagrywać tego filmiku na tyle długiego, bo musiałoby to potrwać minimalnie z godzinę czasu, żeby wytłumaczyć to bardzo dokładnie. Mniej więcej tak wygląda cały split treningowy, czyli podział na partie. Ja osobiście uwielbiam split treningowy Urszula także, zawsze ćwiczy splitem. Nie wiem, najlepsze rezultaty, które miałem w życiu, były na splicie. Najlepsze rezultaty, chociaż też przez jakiś czas był push-pull, przez jakiś czas było FBW. Split nam podszedł najbardziej i uważam osobiście dla mnie, dla nas, jest to najlepszy rodzaj treningu, tak? No i jeszcze jest trening push-pull. Trening push-pull jest podobny do FBW, ale jest on podzielony na pewno na push, czyli wypchnięcia, i pull, czyli przyciągnięcia, tak? Czyli dzielimy sobie plan treningowy na przyciągnięcia, czyli na przykład mogą być martwe ciągi, mogą być wiosłowania, mogą być przyciągania, podciągania na drążku, przyciągania wyciągów, tak? Tego typu ćwiczenia, unoszenia także są, tak? Przy treningu push, czyli przy wypchnięciach, są typowe wypchnięcia, czyli na przykład wyciskanie na barki, wyciskanie na klatkę piersiową, przysiady chociażby, tak? Więc to jest trening push-pull. Zazwyczaj dzielimy go na 4 dni w tygodniu, aczkolwiek można go modyfikować na troszeczkę na inne całkowicie sposoby, czyli można sobie zrobić na przykład mocny nacisk na daną partię, czyli push-pull nogi, push-pull ramiona, push-pull klatka, tak? Czyli po prostu dorzucać sobie w jakiś dzień partię priorytetową, czyli tą, którą byśmy chcieli rozbudować najbardziej, tak? O co musimy na pewno zadbać w każdym tym rodzaju treningu? Na pewno musimy sobie zadbać o podstawową kwestię, czyli regenerację mięśnia, tak? Na pewno nie łączymy, jak robimy martwe ciągi, robimy wiosłowanie, martwe ciągi na przykład na prostych nogach, tak? Czyli robimy dwugłowe uda, to następnego dnia nie róbmy sobie nóg, czyli pleców, czyli martwych ciągów, rak puli, bo niestety te dwugłowe też są angażowane przy ciągach, przy martwych ciągach, przy wiosłowaniach, więc no jest duża szansa, że się nie zdążą zregenerować do kolejnego dnia. No i jest opcja taka, że zerwiemy mięsień, bądź nabawimy się po prostu jakiejś kontuzji, więc uważam, że też dostosowanie planu treningowego to jest bardzo rozległa kwestia. Tak jak kiedyś mówiliśmy, że dieta to jest 100% i trening to jest też 100%, tak? Dostosowanie dobrego planu treningowego nie jest proste. Nie jest proste, a do tego dostosowanie go pod daną potrzebę, pod ilość cardio, pod ilość partii, które chcemy trenować, ile razy w tygodniu, ile serii, ile ćwiczeń, wszystkiego po kolei, no jest bardzo złożone. Także nie bez powodu rozpisywanie planu treningowego przez nas też kosztuje nas sporo czasu. Tak? Więc tak jak ludzie sobie czasami mówią, mówią do nas, że na przykład mamy, że rozpisanie planu treningowego to jest u nas kwestia 10-15 minut, dlaczego to kosztuje tam 130 zł, tak? No nie bez powodu to tyle kosztuje, bo ustalenie dobrego treningu, tak, na jakiś okres czasu, to też jest kwestia czasu. Też musimy siąść nad tym, musimy pomyśleć, musimy się zastanowić, czy pod daną osobę można dostosować plan taki bądź inny. Więc tak jak mówię, jest to bardzo kwestia złożona, aczkolwiek uważamy, że każdy rodzaj tego treningu jest dobry.
Tylko kwestia jest indywidualna. Jednemu bardziej przypasuje trening push-pull, jednemu bardziej przypasuje trening split, jednemu bardziej przypasuje trening FBW, tak? Więc tu już jest kwestia indywidualna i no i sobie wybierzcie, tak? Drugie pytanie. Drugie pytanie, kobiety asterydy, co o tym myślicie, tak? Doping wśród kobiet. Doping wśród kobiet, pokrótce tak opisaliśmy na Instagramie, na Instastory, jak to wygląda z naszej strony. Uważamy, że na pewno dla kobiety, która ćwiczy sobie rekreacyjnie, broń Boże, tak? Gospodarka hormonalna u kobiety jest taka, jest bardzo krucha. Więc u faceta o tyle może to bardzo szybko wrócić do normy, chociaż też niekoniecznie zależy od indywidualnych predyspozycji. O tyle u kobiety niestety to nie wraca tak łatwo do normy. Więc uważamy, że w amatorskim treningu broń Boże. Ale na przykład w ekstremalnych sportach jest używany doping. Tylko teraz jest kwestia taka, co chcemy zrobić. Czy chcemy iść na przykład w kierunku bikini fitness, czy chcemy iść w kierunku fitnessu sylwetkowego, czy kulturystyki kobiet. Kulturystyka kobiet wiąże się z takim samym dopingiem jak u facetów, czyli praktycznie wszystkie środki, tam już są, można powiedzieć, że lecimy na całość. Tego nie popieramy, nie przygotowujemy kulturystek i nie mamy zamiaru przygotowywać. Jesteśmy akurat przeciwni kulturystyce kobiet, no ale tak jak mówię, no to jest kwestia wyboru, więc każda osoba sobie wybiera, robi co chce w życiu, tak? Oczywiście podziwiamy takie osoby, które poświęcają się aż tak temu sportu. No i dalej, no to mamy fitness sylwetkowy, gdzie jest stosowany doping w troszeczkę większych ilościach zazwyczaj, no i bikini, tak? W bikini jest stosowany doping. Są bardzo łagodne środki dopingowe, typu oksandrolon. Co tam jeszcze mamy? Na przykład jest stosowany chociażby tamoksifen, czyli tak zwana Nolva, Nolvadex, Arimidex, Symex, to są środki na zbicie estrogenów u kobiet, tak? Zbicie ich po to, żeby nie trzymać tyle wody w organizmie. Na pewno przy skrajnej redukcji robimy sobie badania TSH, FT3 i FT4 u kobiet i co dalej? Sprawdzamy sobie, czy FT3 bądź FT4 nie zeszło poniżej normy. Jeśli zeszło, no to wtedy już dochodzą na pewno terapie hormonalne typu T3 bądź T4, tak, żeby po prostu zredukować jeszcze mocniej. Na pewno trzeba się konsultować ze swoim trenerem. Bardzo łatwo jest zepsuć organizm kobiety, a wrócić do tego to jest bardzo daleka droga. Więc tak jak mówię, no niestety, ale uważam, że trzeba bardzo z tym uważać. No i druga kwestia jest taka, że kobieta się musi zastanowić, czy warto, tak? Są środki typu, tak jak mówiłem, oksandrolon, winstrol, primabolan, są stosowane te środki u kobiet, tylko też trzeba wiedzieć w jakich ilościach i jak długo, tak? Klenbuterol na redukcję też jest stosowany. No i jest jeszcze kilka różnych środków, które stosują kobiety. Tylko tak jak mówię, no musi to być stosowane bardzo z głową i monitorowane non-stop, bo uważamy, że nie robimy tutaj wszystkiego za wszelką cenę. Uszczerbek na zdrowiu, też mieliśmy takie pytanie, czy sport ekstremalny daje duży uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście, że daje, tak? Środki dopingujące mają swój efekt negatywny, mają swoje efekty uboczne, niestety, ale każdy się z tym wiąże. Każdy dobrze wie, z czym to się wiąże, no i no, musi sobie zdawać z tego sprawę, tak? No i teraz pytanie brzmi, czy chce to robić, czy nie chce, tak? Więc co mogę więcej powiedzieć? Jeśli chodzi o doping u kobiet, jesteśmy negatywnie nastawieni na to, aczkolwiek na arenie międzynarodowej, tak? Na arenie, no nawet polskiej, tak? Niestety, ale doping nawet wśród kobiet jest stosowany i nawet jest stosowany w bardzo dużych ilościach. No taki jest już poziom dzisiaj. Dzisiaj poziom jest bardzo wysoki, dostęp do środków dopingujących jest bardzo duży, więc kobiety stosują to bardzo często bez głowy, robią życiowe formy. No ale teraz zastanówmy się nad tym, czy po zawodach, jak będziemy chcieli wrócić do normalnego, nazwijmy to, życia,
to czy będzie to takie łatwe, tak? Odbicie na pewno po dopingu, kiedy odstawimy środki, kiedy kobieta odstawi środki, zaczyna się wtedy zabawa, hormony wracają do normy, kobieta zaczyna się zalewać. Normalny procent tkanki tłuszczowej u kobiety to jest powyżej 20%, więc organizm będzie walczył o to, żeby dojść do homeostazy, więc będzie chciał dojść do normy, czyli kobieta złapie retencję wody, tak? Cykle miesiączkowe, żeby wróciły do normy, no i wiele innych, tak? Więc no, tu jest kwestia taka, zależne czy ktoś chce brnąć w to, czy nie chce. No to to już jest kwestia, tak jak mówię, indywidualna. Uważamy, że no, jesteśmy na nie. Ale, no tak jak mówię, no, w sportach ekstremalnych niestety jest to stosowane i tak to będzie zawsze wyglądać, a na pewno będzie tego coraz więcej. Formy będą coraz mocniejsze, coraz lepsze. Nawet można zobaczyć prostą kwestię. Kiedyś bikini jak wyglądało, jak dzisiaj bikini wygląda. Kiedyś bikini to była gładka sylwetka, kobieca sylwetka, doping był stosowany w bardzo maleńkich ilościach, bądź w ogóle nie był stosowany. Kobiety wychodziły, wyglądały, powiedzmy sobie, nie tak ostro jak dzisiaj. Dzisiaj sylwetki kobiece muszą być mocne, docięte, ostre, chociaż kryteria oceniania są niby inne, ale podobno się to zmienia cały czas, więc no tak jak mówię, no sylwetki się zmieniają, czasy się zmieniają, no i będzie, tak jak mówię, coraz gorzej pod tym kątem na pewno. Pod kątem zdrowotnym będzie coraz gorzej. Jest tego coraz więcej, coraz większy jest poziom, ludzie chcą być coraz wyżej, a jak chcą być coraz wyżej, wiąże się to z większą ilością dopingu, wiąże się to z większymi wyrzeczeniami, większymi problemami zdrowotnymi. No i nie wiem, do kiedy to, dokąd to zabrnie, no ale tak to wygląda na dzień dzisiejszy, tak? No i trzecie pytanie, jak zabić głód na redukcji? Tutaj połączyliśmy sobie dwa pytania, czyli jak zabić głód na redukcji plus jak spalić brzuch. Jak spalić brzuch to jest takie dosyć pytanie dziwne, ale no, powiedzmy, jak spalić, zredukować tkankę tłuszczową. Tutaj poruszymy ten temat. Zredukowanie tkanki tłuszczowej jest najprostszą rzeczą, jaka może być, czyli wprowadzić organizm na deficyt kaloryczny, tak? Czyli spalamy dzienne, nasze dzienne zapotrzebowanie, powiedzmy, jak leżymy sobie na łóżku, jest 1500 kalorii, tak? Pójdziemy sobie do sklepu, zrobimy coś tam, mamy pracę fizyczną, nasze zapotrzebowanie na zero wychodzi już na przykład 2000, tak? W momencie, kiedy robimy tego dnia trening, nasze zapotrzebowanie wyjdzie tam, przypuśćmy, 2,5, dorzucimy do tego cardio, wyjdzie 3000, tak? No i teraz zapotrzebowanie na zero, powiedzmy, jest 3000 kalorii. Więc żeby spalać tkankę tłuszczową, musimy dać organizmowi mniej kalorii, niż on spala w ciągu dnia. Czyli musimy mu dać około 2700 kalorii, żeby on to spalał. Jeśli mu damy 2000, waga będzie stać w miejscu. Jeśli mu damy 2300, będziemy robić masę, tak? Czyli waga będzie szła w górę. W momencie, kiedy chcemy redukować, musi być 1700, 1800 bądź 1900, ale musi być ten bilans ujemny, tak? Na pewno większa ilość kardio. Co robi kardio w ogóle? Co robią kardio, interwały i tak dalej? Przede wszystkim pogłębiają nam deficyt kaloryczny, tak? Nie spalają nam tkanki tłuszczowej. Oczywiście spalają w jakichś tam ilościach, ale nie na tyle, żeby to było widoczne od razu, tylko pogłębiają nam deficyt. Chcemy zjeść więcej, musimy skręcić więcej kardio, tak? Nie zrobimy większego treningu siłowego. Dlaczego? Dlatego, że trening siłowy spowoduje to, że nasz organizm po prostu będzie przemęczony w pewnym momencie. On będzie przemęczony, on nie będzie dawać rady, tak? Chcemy jeść 5000 kalorii, no i chcemy jeść te 5000 kalorii, no to musimy, przypuśćmy, robić trening siłowy codziennie. Codziennie po 2 godziny mega treningu ciężkiego siłowego. Nasze mięśnie nie zdążą się zregenerować. Będzie to takie błędne koło, więc po prostu dorzucamy cardio, które jest troszeczkę lżejsze, nie angażuje nam tylu mięśni, no i przez to wprowadzamy organizm w większy deficyt kaloryczny, tak? Pogłębiamy ten deficyt. No i deficyt jest jedyną ważną rzeczą, żeby redukować tkankę tłuszczową. A spalanie brzucha niestety, no ale miejscowo spalić tkankę tłuszczową jest bardzo ciężko, tak? Są różnego rodzaju kremy, są różnego rodzaju zabiegi i tak dalej, które pomogą nam w 5 bądź maksymalnie 10%,
Ale spalanie miejscowe tkanki tłuszczowej niestety, możemy daną partię na przykład katować na maksa, na pewno to pomoże w paru procentach, ale no też jak chcemy zachować mięsień, no to wiadomo, że ten mięsień też się będzie spalać, więc może być to błędne koło. Niestety nie spalimy miejscowo tkanki tłuszczowej. Więc ten brzuch, jeśli mamy tendencję do gubienia, do łapania na brzuchu tkanki tłuszczowej, to po prostu on będzie na końcu się palić, nie? Oczywiście wiadomo, że jest zależne to od wielkości brzucha, tak? Bo jeśli mamy wielki brzuch, no to wiadomo, że jest kwestia taka, że on będzie momentalnie na początku lecieć, ale żeby później zrobiła się tak zwana krata na brzuchu, no to niestety, ale potrzebujemy bardzo dużo pracy i musimy zredukować, zredukuje się tkanka tłuszczowa w prawie każdej partii, a na brzuchu niestety na samym końcu, nie? Dlaczego też między innymi? Dlatego, że brzuch ma, na brzuchu są pod brzuchem, nazwijmy to tak, narządy wewnętrzne, więc nasz organizm odkłada tam tkankę tłuszczową, bo próbuje je osłonić, próbuje je ochronić przed naszym światem, przed wszystkim, tak, przed tym, żeby się spalały, tak, żeby one były ochronione. Tak samo jest u kobiet z dolnymi partiami ciała, tak, mamy tam narządy rozrodcze, więc dolne partie ciała niestety u kobiety schodzą też na końcu, tak? Czyli spalają się na końcu, no bo niestety organizm też osłania narządy rodne i pomaga, czy pomaga, stara się je osłonić, stara się je no osłonić, no nazwijmy to tak. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc to na końcu się spala. No niestety, trzeba przepalić się na full, ale plusem jest to, że jak spalimy, tutaj też poruszaliśmy o pamięci mięśniowej, plusem jest to, że jak spalimy tkankę tłuszczową, na przykład jednego sezonu już na maksa, już dotniemy się na tak zwany wiór, czyli dotniemy w końcu ten brzuch, mamy skórę jak papier na brzuchu, to kolejnego razu, kiedy przyjdzie kolejne lato, będzie nam łatwiej zrzucić z tej partii, tak? Bo to już będzie tłuszcz, który po prostu już kiedyś, pamięć mięśniowa, mięśnie zapamiętają sobie, nasz organizm zapamięta sobie to, że tutaj już tej tkanki tłuszczowej nie było, więc będzie ją łatwiej spalić. Więc najgorsza jest tak naprawdę ta pierwsza redukcja, żeby to spalić na full, później już to idzie odrobinkę prościej, tak? No i co, ostatnie pytanie, jak zabić głód na redukcji? No i tutaj mamy wiele sposobów, tak? Na pewno mamy podstawową kwestię, warzywa. Pamiętajmy, że warzywa oczywiście mają trochę kalorii, no ale w kilogramie pomidorów ile mamy? 20 kalorii, 30 kalorii, 100 kalorii, tak? Więc nawet nie wiem dokładnie, bo ja warzyw nie wliczam osobiście. No ale w każdym bądź razie warzywa mają mało kalorii. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ziemniaki mają dużo kalorii, warzywa strączkowe mają dużo kalorii. To już jest inna kwestia. Tu mówimy o warzywach typu pomidor, brokuła, ogórek, brokuł, ogórek i tego typu warzywa, które mają, głównie składają się z wody, tak? Więc możemy sobie je wrzucać w bardzo dużych ilościach, robić objętościowe posiłki, chociażby tak jak ja teraz na redukcji mam objętościowy posiłek, który składa się z 250 g kurczaka, 100 g ryżu, no i warzyw nawalone prawie cały talerz, nie? Więc tak to wygląda. Zabijam głód w ten sposób. Po prostu przez to, że tych warzyw jest dużo, na dobre tam, na dobrą godzinę, dwie czy trzy, nie będę odczuwał głodu. Druga rzecz, picie dużej ilości wody. Na pewno odrobinkę pomoże. Jest coś takiego jak bolero. Bolero teraz to są smakowe saszetki, które sobie wlewamy do wody. One nie mają kalorii w ogóle, a mają smak. Na pewno pomogą nam troszeczkę zabić głód. Na pewno też galaretki zero. Bardzo prosta rzecz. Idziecie sobie do sklepu, kupujecie żelatynę. Mamy też gotowe galaretki. Sklep KFD i tak dalej, i tak dalej. Teraz już są gotowe galaretki, gdzie tylko i wyłącznie zalewamy wrzątkiem, czy tam gorącą wodą. Robi się galaretka do lodówki i gotowe, nie? Ale w prosty sposób, jak komuś się nie chce zamawiać, można to zrobić w bardzo prosty sposób, czyli kupić żelatynę, zrobić sobie na przykład Oshi Zero, tak? Czyli napoje zero. To też kolejna rzecz, która jest dobra na redukcję. Napoje zero, Coca-Cola zero. Teraz mamy kole zero o smaku wiśni, o smaku pomarańczy, brzoskwini, o smaku limonki, o smaku takim, pełno jest napoi. Nawet teraz ostatnio było Fuse Tea, która była o smaku marakui, zero kalorii, tak? Też można to pić śmiało, nie ma to kalorii.
i bardzo to pomaga, nie? Kolejna rzecz, na pewno mamy te galaretki, możemy sobie zrobić właśnie z takich napoi. Gotujemy sobie taki napój w garczku, czy gdzie tam chcemy, tak? Gotujemy to sobie. No i co robimy później? No i gotując taki napój, on później dosypujemy żelatyny, mieszamy, czekamy aż wystygnie, do lodówki, kilka godzin mamy galaretkę, tak? Jemy sobie taką galaretkę śmiało, tam jest odrobinę białka tylko i wyłącznie z tej żelatyny i to wszystko. No i teraz mamy zarąbisty posiłek, żeby nie przeklinać, zarąbisty posiłek, który tak naprawdę... posiłek, który tak naprawdę nie ma kalorii, tak? Zabija nam trochę głód. Są sosy zero, tak? Które możemy sobie zamówić z KFD, czy z 6-packa, tak? Czy z All Nutrition, można popróbować. Są sosy barbecue, sosy czosnkowe, ketchupy, co my tam mamy? Sosy karmelowe, Milky Way i tak dalej, które mają zero kalorii. Lejemy sobie na przykład na suchego omleta coś takiego, no i mamy omleta o smaku karmelowym. Mega sprawa, tak? No i takimi rzeczami możemy zabijać głód. Ja na przykład też zabijam głód, tylko ma tam kilka gram węglowodanów na pewno. Inka o smaku karmelowym. Inkę o smaku karmelowym sobie robię na wieczór, jeśli mam bardzo już tragedię, jeśli chodzi o głód, to po prostu... Inka karmelowa, do tego mam aromat kupiony też z jakiejś strony z odżywkami. No i ten aromat, dwie kropelki aromatu waniliowego, czy tam karmelowego, nawet nie pamiętam, czy smaku białej czekolady chyba. No i ten dwie kropelki do środka, jedna saszetka słodzika, znaczy no jedna kostka słodzika i mam zarąbisty napój, który sobie piję wieczorkiem. I zabijam ten głód w jakiś tam, powiedzmy, stopniu, w kilku procentach. Więc tak wyglądają mniej więcej sposoby na zabicie głodu. Wystarczy po prostu pokombinować, a nie pójść do sklepu, nakupować sobie czekolad, no i zabić ten głód, nie? No to mamy odpowiedź na Wasze pytania. Bardzo konkretnie, 27 minut. Jak komuś się będzie chciało oglądać ten filmik do końca, to pozdrawiam wszystkich, którzy obejrzą to do końca. No i co więcej, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, jeśli będzie więcej wyświetleń, bo niestety ostatnie filmiki miały dosyć mało, to będziemy nagrywać tego więcej, tak? Jeśli nie będą miały, no to niestety, no ale będą rzadko filmiki, a mamy w planach na pewno nagrać bardzo fajny przebieg całych naszych zawodów do Anglii, gdzie jedziemy. Chcemy złożyć cały filmik z takich krótkich odcinków i pokazać Wam, jak to wygląda od momentu, kiedy wstaniemy rano, pojedziemy na lotnisko, będziemy przed sceną, na backstage'u, przed sceną, na scenie, po scenie, jak sobie jemy po scenie i wracamy do domu, tak? Jeśli Was coś takiego ciekawi, ciekawią Was takie filmiki, chociażby odpowiedzi na takie pytania, to zadawajcie tych pytań więcej, będziemy na to odpowiadać. Dziękuję bardzo, no i do usłyszenia.